Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Na koniec tygodnia łączymy się z gościem telefonicznie, Grzegorz Biedroń, szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, halo, halo. Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam słuchaczy RDN. Mamy piękną aurę zimową. Muszę spytać na sam początek, czy udało się panu w tym roku skorzystać z tych uroków zimy? Jeszcze nie, natomiast właśnie dzisiaj rano wyciągnąłem ze schowka narty biegowe, uporządkowałem i jeszcze dzisiaj zamierzam nie na trasach narciarskich, ale w pobliżu swojego domu, akurat jest wystarczająco dużo śniegu, jak gdyby rozpocząć sezon na nartach biegowych w tym momencie. Czyli biegówki wygrały z sankami i ewentualnie lepieniem bałwana, które no, teraz sanki, można robić. Sanki rzeczywiście już mam zaliczone za sobą z wnuczkami, natomiast no, rzeczywiście zauważyłem, że na trasach narciarskich, zjazdowych tych saneczkarzy czasami było więcej niż narciarzy, którzy do tej pory by, gdyby nie było zmienionych warunków, szusowaliby po stokach i pewno byłoby bezpieczniej niż te tłumnie odwiedzające stoki rodziny razem z saneczkami, ale jak wiemy, no akurat dobrze, że przynajmniej saneczki schodzą w handlu, no bo informacje są, że wzrost sprzedaży jest nawet kilkunastokrotny. Bardzo by mnie cieszyło, gdyby w tej chwili równie duże wzrosty były w zakresie sprzedaży nart biegowych. No, mieszkańcy są bardzo zniecierpliwieni i czekają na to, żeby mogli korzystać właściwie zgodnie z rozporządzeniami rządu ze stoków, ale także z tras biegowych i pewnie jeśli obostrzenia zostaną ściągnięte, to na pewno będą korzystać, dlatego też pojawił się wczoraj kolejny strajk, góralskie weto, to na Podhalu, ale także w Krynicy mieszkańcy, ale także branża turystyczna i nie tylko protestują wobec obostrzeń, czyli między innymi zamkniętych hoteli i stoków narciarskich. Pan przyłącza się do tego protestu? No, częściowo tak, dlatego że oczywiście potrzebne jest, ja tego typu protesty traktuję w kategoriach lobbowania, jeżeli chodzi o interesy ludzi żyjących z turystyki, jeżeli chodzi o mieszkańców Podhala i dotychczasowe też działania, no na przykład samorządowców, chociażby wójta Krupy z Kościeliska, czy właśnie samorządowców z Bukowiny, czy z powiatu ogólnie taczańskiego i nie tylko. One do pewnych działań doprowadziły korzystnych dla branży i korzystnych dla mieszkańców. Ja przypomnę, że rząd uruchomił ogromne środki dla samorządów gmin górskich, tylko że paradoksalnie one są niezwykle korzystne dla na przykład powiatu sądeckiego, limanowskiego czy gorlickiego, czy Podhala. Ale te środki no, będą tak dystrybuowane, że niektóre samorządy, które w sposób niewielki korzystały z sezonu zimowego, tych środków będą miały wystarczająco dużo. Natomiast te samorządy, takie jak właśnie Kościelisko, czy Zakopane, czy Krynica, no tutaj nie ma szans na powetowanie tych strat. Tym bardziej, że okres chociażby, no, który już minął, okres świąteczny, noworoczny, to jest ogromna część, 1/3 ruchu w całym okresie zimowym, no a mamy już kolejne tygodnie działań. I oczywiście zawsze pojawia się hasło, że przecież tak samo są zamknięte galerie handlowe na przykład, no ale galerie handlowe będą otwarte najprawdopodobniej już za kilka tygodni i one będą działać przez cały sezon. Jeżeli chodzi chociaż o stoki narciarskie, no to nikt ich nie otworzy w kwietniu, w maju czy w czerwcu. To jest ostatni moment na to, jedyna żeby... Jedyna szansa. Właśnie. Jedyna szansa i też trzeba pamiętać, pani redaktor i drodzy słuchacze, że no, my wszyscy martwimy się też o kondycję fizyczną i psychiczną dzieci, młodzieży, uczniów. Z tego powodu też otwarcie od poniedziałku szkół dla najmłodszych dzieci. Natomiast no, pozbawiliśmy je możliwości właśnie chociażby jazdy na nartach, wyjazdu z rodzicami na ferie. Oczywiście to ta jazda na sankach w jakiejś mierze częściowo to zrekompensowała i wielu rodziców no jak gdyby obudziło się i stwierdziło, że zapewnijmy tym dzieciom chociaż 1 czy 2 dni na świeżym powietrzu. Myślę, że ten okres najbliższego weekendu, pomijając niebezpieczne warunki drogowe, też przyniesie ruch. Zresztą ten ruch czasami za bardzo jest skoncentrowany, chociażby na terenie parków narodowych. Są apele z Goczańskiego Parku Narodowego, żeby na trasach
gdzie maszerują piesi, za bardzo na tych saneczkach się nie rozpędzać. Podobnie w Dolinach Tatrzańskich te saneczki dominują. Podczas gdy przecież my mamy tysiące kilometrów gór, pagórków, gdzie na tych sankach można również spokojnie wypoczywać. A teraz przypuszczam, że większość naszych słuchaczy obok domu ma takie tereny, które przy takiej pokrywie śniegu są wystarczające do zabawy i przypomnienia sobie, jak to drzewiej bywało. A tutaj spokojnie będzie można jeździć, nie bacząc na to, że ewentualnie sanepid mógłby nam jakąś karę nałożyć na takich terenach znajdujących się koło domu. Na początku powiedział pan tutaj o dwóch właściwie ważnych kwestiach. Jedna to podział środków z pomocy dla gmin górskich. Myślę, że do tego za chwilę wrócimy, ale powiedział pan też o tym, że w różny sposób włodarze różnych samorządów działają, aby tych obostrzeń było mniej. Nie wymienił pan Sądecczyzny i regionu tarnowskiego. Ci samorządowcy nie działają, jeśli chodzi o właśnie pomoc branży turystycznej? Ja myślę, że Tarnowski oczywiście ma duże ambicje w zakresie turystyki, bardzo wiele robi, chociażby pan Marcin Pałach, Tarnowska Organizacja Turystyczna. No tutaj nie można jak gdyby ganić, wiele też inicjatyw związanych chociażby z winnicami, natomiast w sposób naturalny dla Tarnowskiego sezon zimowy nigdy nie był jakimś szczególnie ważnym sezonem. Natomiast na Sądecczyźnie, no tam gdzie rzeczywiście zima zawsze przynosiła zyski, czyli na przykład w Krynicy, ta aktywność oczywiście jest. Natomiast czasami wstrzemięźliwość we wspieraniu tych protestów ja również rozumiem, dlatego że bardzo często pod te protesty, słuszne w naturze, w istocie sprawy, no podpinają się też osoby, które do tej pory przegrywały nieraz, czy wybory polityczne, czy po prostu są z natury osobami ekscentrycznymi. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że no, to jest normalny proces podejmowania decyzji. Trzeba lobbować, natomiast... Czyli nie chodzi tutaj o rację, tylko o szukanie poparcia do przyszłych wyborów? Tak pan uważa? No trochę tak. No jeżeli się pojawiają na przykład jakieś związki rolnicze, które były znane z rozsypywania żywności, które bardzo mocno kontestowały istniejący system polityczny. Czasami jest to szkodliwe. Ja również byłem bardzo zmartwiony, kiedy inicjatywa prezydenta otwarcia stoków narciarskich była przez przeciwników obecnego rządu przedstawiana jako chęć prezydenta, bo chciałby sobie pojeździć na narty. No ja znam wiele mieszkańców Sądecczyzny, którzy polecieli samolotem czy samochodem i jeździli na nartach w Szwajcarii. Natomiast pomoc prezydenta dla branży została w sposób taki bardzo brutalny potraktowana i dlatego nie zawsze branża wygrywa, więc ja bym polecał właśnie traktowanie tych protestów, lobbowanie jako naturalny element, ale troszkę uspokójmy te nastroje polityczne, jesteśmy już po kilku cyklach wyborczych i zajmijmy się po prostu pracą w swoich branżach, w swoich miejscowościach, bo jest co w Polsce jeszcze robić w tym zakresie. No właśnie, praca w branżach, o to prosili tak naprawdę w tym proteście mieszkańcy Krynicy, bo oprócz oczywiście różnych działaczy byli tam po prostu zwykli przedsiębiorcy, którzy chcą od poniedziałku otworzyć już swoje stoki, przede wszystkim stoki, bo to oznacza także możliwość otwarcia się hoteli, które mogłyby przyjąć i pensjonatów, które mogłyby przyjąć gości. Co pan o tym sądzi, o takim rozwiązaniu w tym momencie? Znaczy ja myślę, że właśnie, no, tak jak stwierdziłem, te protesty są potrzebne i są w pełni zrozumiałe, ale ja traktuję jako element pewnej dyskusji, dialogu również z przedstawicielami rządu. I zawsze trzeba szukać jakichś rozwiązań pośrednich. Dla mnie takim rozwiązaniem pośrednim to właśnie byłoby przykładowo otwarcie stoków narciarskich w najbliższych dniach, czy właśnie przywrócenie podziału Polski na strefy, bo ja sobie przypominam, że wtedy, kiedy my mieliśmy na przykład na Sądecczyźnie czy w powiecie tatrzańskim strefę czerwoną, to w warmińsko-mazurskim czy na części Pomorza było na zielono i turyści zamiast przyjeżdżać do nas, przyjeżdżali na Pomorze. Dzisiaj my mamy strefy zielone i gdyby decydenci przywrócili podział na strefy, no to właśnie całe to napięcie w naturalny sposób byłoby rozwiązane. My mamy bardzo niewiele przypadków, są takie
takie dni, kiedy na przykład w powiecie tatrzańskim czy sądeckim nie ma ani jednego przypadku zachorowania. I to jest właśnie szukanie pewnych kompromisów i rozwiązań, które spowodują, że to ciśnienie naturalne i oczywiste ze strony branży właścicieli hoteli byłoby mniejsze. Mhm. A poza tym byłby to bardzo czytelny sygnał i bardzo czytelne rozwiązanie i nikt nie mógłby mieć pretensji, a dlaczego hotel jest czynny w Krynicy czy w Zakopanem, a na przykład nie jest czynny w Mikołajkach czy w Augustowie. Takie propozycje też padały wczoraj, ale także propozycje tego, żeby na przykład podróżować mogli albo ozdrowieńcy, albo osoby zaszczepione, albo te, które mają negatywny test w wyniku na COVID. Sądzi pan, że to też byłoby takie rozwiązanie pośrednie? No, my jako Mała Polska Organizacja Turystyczna w swojej rezolucji wysłanej do przedstawicieli właśnie poszczególnych ministerstw, rządu i też różnego szczebla władz, właśnie takie rozwiązanie już proponowaliśmy miesiąc temu i tego rozwiązania też na dalszą metę nie unikniemy, dlatego że proces chociażby szczepienia postępuje stopniowo, w jednych krajach szybciej, w innych wolniej i po prostu takie rozwiązania będą przyjmowane najprawdopodobniej przez poszczególne kraje i jakiś system ewidencji wydawania zaświadczeń będzie musiał funkcjonować, no bo na przykład ja sobie łatwo jestem w stanie wyobrazić, że na przykład rząd Wielkiej Brytanii bez kwarantanny będzie za 2-3 miesiące wpuszczał tylko Polaków, którzy takie zaświadczenie będą mieć. Więc wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce, a wiemy, że w Małopolsce wiele osób przechorowało COVID i oni byliby też naturalną bazą dla hoteli, dla ośrodków narciarskich. Również proces właśnie postępowanie w sensie takim, że coraz więcej osób z każdym dniem będzie zaszczepionych. Oczywiście, jeżeli chodzi o narty, pewno by to już wiele nie pomogło, jeżeli chodzi o szczepienia, dlatego że szczepione są grupy, w tej chwili będą szczepione grupy najstarsze, więc trudno oczekiwać, że osoby 80-letnie masowo rzucą się na stoki narciarskie. No ale z nabytą odpornością pewnie już mogłyby korzystać. Ale oczywiście na przykład uzdrowiska, które są na Sądecczyźnie bardzo ciężko dotknięte, w dużej mierze to jest miejsce wypoczynku osób również starszych w wieku 70, 80. Ja sobie przypominam również osoby stuletnie, które wypoczywały w uzdrowisku w Krynicy w ostatnich latach. I no, pozbawianie tych osób możliwości też korzystania z uzdrowiska w momencie, kiedy są zaszczepione czy przebyły chorobę, potrzebują rehabilitacji, i w momencie, kiedy pracownicy służby zdrowia już są właściwie po pierwszej dawce, a za chwilę będą już po drugiej dawce szczepionki, no byłoby takim ekonomicznym, poważnym błędem, tak sądzę. Czas nam bardzo szybko ucieka, ale ja koniecznie muszę spytać jeszcze o tą pomoc dla gmin górskich. 1 000 000 000 zł dla 203 gmin, tak wynika z wyliczeń ministerstwa. Tutaj już wspomnieliśmy o tym, że ten podział tak naprawdę nie będzie wielki, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, bo to tylko 30%, które zaledwie na pierwszy kwartał trafią do przedsiębiorców na zwolnienia z podatków. Jak pan sądzi, czy to jest dobry podział i dobre ulokowanie tego miliarda? Znaczy na pewno jest to dobre rozwiązanie pod kątem środków własnych gminy, pod kątem właśnie możliwości inwestycyjnych gmin i szczególnie korzystne dla tych gmin górskich, które na przykład nie mają wyciągów i mają niewiele miejsc noclegowych i dla nich ten budżet przyszłoroczny, tegoroczny może być nawet lepszy niż budżet w roku 2020, być może nawet 2019. Tym bardziej, że dochody budżetowe w ostatnich tygodniach roku bardzo dosyć sprawnie i w państwie, i w poszczególnych samorządach schodziły. Natomiast problemem większym oczywiście jest pomoc dla branży. Tutaj rozwiązania były nieprecyzyjne w ciągu poprzedniego roku. Ta pomoc trafiała w dużej mierze do przedsiębiorców, którzy tej pomocy nie potrzebowali i oczywiście nie informowali całego świata, że nie chcą tej pomocy, bo sobie świetnie radzą, tylko oczywiście zapisywali sobie tę pomoc na kontach. A ci, którzy najbardziej potrzebowali, tak jak właśnie gastronomia czy branża hotelarska, rzeczywiście walczyła o przetrwanie. Natomiast ja oczywiście nie zazdroszczę samorządowców też podziału tych pieniędzy, bo ich jest stanowczo za mało, ale no, lepsza jest jakaś pomoc niż żadna, ale też trzeba pamiętać o innym zjawisku, że no niestety w wielu miejscowościach górskich też wiele osób no trochę działa na pograniczu rejestracji prawa, niekoniecznie wszystkie
całą działalność, cała działalność jest opodatkowana. No przykładowo w powiecie tatrzańskim mamy bardzo wysokie bezrobocie, jak na tle Małopolski, a trudno znaleźć kogoś do pracy, więc część biznesu działa na pograniczu no, systemu podatkowego. No i trudno, żeby samorządowcy tym osobom zwracali utracone dochody. Czyli w większym stopniu będzie to preferować tych, którzy prowadzą w pełni legalną działalność. No i niestety nie mówimy o zysku, tylko mówimy o pokryciu strat. No, brak normalnego sezonu to na pewno jest brak zysków. Mówimy tylko o tym, jaką część strat uda się pokryć. Panie prezesie, to jest bardzo dosłownie ważne, żeby nie zakończyło się to po prostu masowymi bankructwami i zmianą systemu działania. Dosłownie ostatnie pytanie na koniec, bo mamy już 27 minut po godzinie 8. Czy ten podział pomiędzy gminy jest sprawiedliwy? To znaczy, czy wszystkie gminy, pańskim zdaniem, ten miliard, z tego miliarda powinny skorzystać? Czy te pieniądze zostały odpowiednio rozdzielone pomiędzy samorządy? Znaczy przede wszystkim, no właśnie, buntuje się Polska Północna, buntuje się Kraków, więc nie narzekajmy. Cieszmy się, że samorządy górskie tą pomoc otrzymały. I jak gdyby no, kolejne spory z całej sprawy by nie służyły. Natomiast nigdy człowiek nie stworzy w pełni sprawiedliwego systemu. Zawsze ktoś będzie uważał, i z reguły słusznie, że można było to zrobić jeszcze lepiej, natomiast lepiej, że ta pomoc już jest zdecydowana. Można myśleć o korektach, można myśleć o zwiększeniach, można jeszcze prowadzić będzie analizy w kolejnych miesiącach, lobbować w rządzie, żeby ta pomoc była zwiększona, czy szczególnie właśnie dla tych gmin najbardziej turystycznych. Natomiast ja jestem zadowolony, że w ogóle ta pomoc jest uruchomiona i dla części gmin, tak jak wspomniałem, ona jest zupełnie przyzwoita i wystarczająca. Grzegorz Biedroń, szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia przy kolejnej. Bardzo dziękuję pani redaktor i starajmy się w miarę możliwości jednak korzystać z tych warunków korzystnych zimowych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.